Siemano. Siemano. Siemka. Zasiadka doszła końca, dobiegła końca. No, myśmy połowili tutaj z Konradem 4 karpie, 1 amur, 1 sum. Koledzy na czwórce złapali jakiego rodzaju ptactwo? Dwa łabędzie, jedna czapla i co jeszcze było? Perkus. No, także każdy coś tam połowił. Poza tym bardzo ciężko, full zielska. Dużo żyłek potraciliśmy, szczury nas odwiedzały, przecinały nam tylko. No. Jeszcze wspomnijmy o dwójce, chłopaki też połowili. Na jedynce. O jedynce. No, Piotrek z Patrykiem złowili 20 kg karpia, później dołowili dwa mniejsze, 12-11. No i też no mieli życie, branie życia, nie? Tak, niby jakiegoś prosiaka spieli przy pontonie, już go widzieli. Mówili, że no, w życiu nie widzieli takiego karpia, no ale tutaj takie pływają. Bo takie żeśmy przyjechali, niestety. Nie udało się. Nie prawie udało nam się akurat 20 przekroczyć, znaczy nam, bo tam na jedynce tak. No, że troszkę, no, czy zawiedzieni jesteśmy. No. Może no, coś się połapało, ale nie to, po co żeśmy tu przyjechali. Tak. Czwórka nie może powiedzieć nic, bo nie mamy żadnej ryby ani brania. Stanowisko jedno z gorszych, bardzo zarośnięte. Przyjedziemy może następny raz za 2-3 lata i się połowi coś, ale bardziej zimą. No jak się z tego szoku otrząśniemy po tych stratach tutaj, tak. Ja z dwóch szpul po 500 metrów plecionki zostało mi na jednym może 100 metrów. Tak wszystko wyciągają, od razu gryzą i... Konrad to samo. Mi wyjechało z wszystkich trzech. No. Także... Same straty. Nie no, no co trzeba przyznać. No, ale wyjazd bardzo fajny, bardzo fajni ludzie. Ekipa na 100. Dokładnie, także przynajmniej bardzo miło spędzony czas nad wodą. No i czegoś nauczyła ta woda. I jeszcze co można powiedzieć, tak jak mi się zawsze białe kulki sprawdzają, tutaj wręcz odwrotnie, jak najciemniejsze kulki. Znaczy było tam, na blondi mieliśmy tam strzała amura i karpika małego, ale wild krill jednak tutaj bił, zrobił tak. Robotę. Na to były brania. Na to i płocie się za oczy wieszały, bo patrzały, jak to wygląda. To jest... I nie no, masakra. Dobra, no to co, my jedziemy. Do zobaczenia tak kiedyś tam może w realu. Tak. Narka. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Hej. Kamery.